Was. Nazywam się Mirosław Kardaś, jestem z firmy Atmel i chciałbym Wam dzisiaj przedstawić najnowszą wersję naszego flagowego programatora firmowego, który nazywa się ATB-USBASP, tym razem w wersji 4.0. Co nowego uzyskamy w tym programatorze? Otóż będzie sporo nowości. Jak widzieliście już pewnie zajawki w internecie, jak widzieliście już zapowiedzi, szykuje się wiele ciekawych rzeczy, które dzisiaj postaram się Wam pokazać i omówić. Jak widzicie na prezentacji, mamy do czynienia z wersją 4.0, gdzie jeśli chodzi o stronę sprzętową, mamy obsługę magistrali ISP i TPI. Wprawdzie w poprzedniej naszej wersji również już była zaimplementowana, w poprzedniej wersji programatora również już była zaimplementowana wersja obsługująca magistralę TPI, czyli takie mikrokontrolery dla tych, którzy nie pamiętają, jak te najmniejsze maciupieńkie ATtiny 4, 5, 9, 10. Było to już, ale tym razem będzie lekka nowość, czyli nieco łatwiejszy interfejs do podłączania. Nie będzie bowiem 4 linii, tak jak dotychczas, tylko 3 linie i to będzie już kolejnym, mam nadzieję, sporym ułatwieniem. A wiecie, zaoszczędzamy na czasie, zaoszczędzamy na pieniądzach, jak to się mówi. Jak widzimy dalej, buforowanie linii ISP. Tu również posiadacze naszej ciut starszej wersji programatorów, wersji 3.0, tej takiej nieco szerszej, niewydłużonej, również mogą być spokojni. Oni również posiadają to buforowanie i wszelkie zalety, które z niego będą wynikać w dalszej części poradnika. Niemniej jednak najnowsza wersja różni się wydajnym wyłącznikiem suwakowym zasilania, słuchajcie. To zobaczymy sobie jeszcze w trakcie dalszej prezentacji. Niemniej jednak już teraz mogę zapowiedzieć, że jest to przełącznik suwakowy nie typu Deep Switch, jak widzicie na niektórych portalach aukcyjnych tego typu programatory bardzo tanie, które to przełączniki Deep Switcha mają wydajność prądową po prostu opłakaną i początkujący jednak, wiadomo, patrząc na początku tylko przez pryzmat kwoty, kupują te najtańsze wersje, po czym jak się dwa razy przejadą, Deep Switch im się w wyniku załączania, zasilania i poboru prądu rzędu już chociażby powyżej 100 mA i się uszkadzają styki. Trzeba wymienić programator, trzeba wymienić Deep Switcha, ewentualnie jedno i drugie, bo się zepsuje wszystko. Poza tym, to co będzie, mam nadzieję, hitem w naszych programatorach, to co czuję, że wkrótce pojawi się w przeróżnych klonach chińskiego pochodzenia programatorów USB-ASP, bo już zauważyliśmy, że z jednej strony czujemy się dumni z tego, że Chińczycy nas obserwują i jakby próbują ścigać rozwiązania, które podaje Atmel na rynku, bowiem już dzisiaj możemy zauważyć, że wiele chińskich programatorów, tych najtańszych, chwali się rozwiązaniem, że są dwunapięciowe, czyli potrafią programować układy z mikrokontrolerami, które są zasilane zarówno napięciem plus 5 V, jak również 3,3 V. Słuchajcie, my projektujemy dla Was i wychodzimy cały czas nie o jeden krok naprzód, nie o 3 kroki do przodu, a o 20 kroków do przodu staramy się wyprzedzić peleton wręcz i my pokażemy Wam dzisiaj programator, który będzie zasilany, jak widzicie, może przeskakuje jeden punkt w prezentacji, pozwalający programować układy z mikrokontrolerem zasilanym w bardzo szerokim zakresie napięć od plus 1,8 V, a tak naprawdę od plus 1,5 V bateria paluszek mały do plus 5, nieważne po drodze jakie będzie napięcie, a z tamtymi dwunapięciowymi możecie mieć po drodze problem i to poważny, który może doprowadzić do uszkodzenia nawet mikrokontrolera albo programatora. Jak mówię, hitem będzie w naszych programatorach sygnalizacja stanu programowania za pomocą migania diody LED. Wydaje się, że to jest taki gadżet, który ma tylko cieszyć oko. Ale słuchajcie, i tu jest największy urok tego rozwiązania, bowiem wymyśliłem go nie po to, żeby to był tylko gadżet dla mojego oka, bo już jestem za stary, żeby się wpatrywać w kółko w migające diody, ale chodzi o to, że potrzebowałem okiem szybko stwierdzić, czy przypadkiem nie mam ustawionego zbyt spowolnionego sygnału zegarowego SCK na linii, bo jak wiecie, nasze programatory są jumperless, jumper free, czyli po polsku są bez żadnego jumperka typu slow SCK. Jak to mówią, tfu, przez lewe ramię, słuchajcie, niepotrzebne są żadne jumperki. Niemniej jednak czasem może się okazać na tłoku walki, że ustawiony jest jakiś rzeczywiście programowy slow SCK dosyć powolny i wtedy się okazuje, że tak naprawdę jak już programujemy, czekamy na coś, nie jesteśmy pewni, bo zwykle w programatorze co się dzieje? Świeci sobie jakaś dioda typu, która mówi nam o zasilaniu, jego prawidłowym działaniu, świeci jakaś dioda, która mówi o zasilaniu włączonym na zewnątrz i świeci sobie dioda PROG LED, czyli ta od programowania. W naszym rozwiązaniu ta dioda, która domyślnie świeci światłem ciągłym, po prostu jak jest programator włożony do wtyku USB, w trakcie programowania zaczyna migać. Ale to nie jest zwykłe miganie. Ono jest tak szybkie, albo inaczej, jego szybkość migania tej diody uzależniona jest od czego? No pewnie się domyślacie. Właśnie od SCK. A więc ja okiem będę mógł stwierdzić, słuchajcie, rzut, bo wiecie, mi się śpieszy naprawdę, jak programuję często duże ilości, muszę przeprogramowywać, testować kod, mi zależy naprawdę już na sekundach, a z programatorami naszymi, biorąc pod uwagę ich szybkość programowania, no można zaoszczędzić dużo czasu, więc po co mam sięgać do komputera, sprawdzać, co jest tam ustawione nawet w MKAVR kalkulatorze, jak mogę co zrobić? Rzucić okiem, słuchajcie, i zobaczyć, że dioda miga zbyt wolno albo szybko, to będę wiedział mniej więcej, jaki jest SCK ustawiony. Zobaczycie to w praktyce. Mam nadzieję, że tak jak ja, zakochacie się w tej opcji. Oczywiście zastosowaliśmy tym razem zupełną, totalną miniaturyzację, stosując w naszym programatorze najnowszy mikrokontroler, nie staruszka ATmega8, ale ATmega88 PA i to jeszcze, uwaga, myślnik MU, czyli w super obudowie MLF, bardzo malutki mikrokontroler, do tego zminiaturyzowany kwarc zewnętrzny o dużo lepszych parametrach, co również stanowi o lepszej i stabilnej jakości pracy tego programatora. Nie mówię tego tak sobie hop-siup, tylko dla reklamy, ponieważ mogłem ustawić tutaj w Fusebitach już opcję tak zwaną Full Swing. Oczywiście daje to, ja wiem, że początkującym może to dużo nie mówi, ale naprawdę zaczyna to działać, biorąc pod uwagę częste podłączanie zewnętrznego układu i tak dalej, daje to super możliwości. Oczywiście mam nadzieję, że wielu z Was już mnie zna i zna firmę Atmel i wie, że jeśli chodzi z kolei o wsparcie, to możecie liczyć na dedykowane oprogramowanie takie jak MKAVR kalkulator, które niejednemu i uwaga, nie tylko początkującemu uratowało skórę przed tak zwanym zablokowaniem procesora, ale również zaawansowanym elektronikom, którzy sami do mnie piszą, że uratowało im to skórę, ponieważ czasami rutyna gubi i wiecie, jak to bywa, znamy się, potrafimy nawet z linii poleceń wystawiać komendy do zaprogramowania mikrokontrolera, a jednak czasem nam się palec omsknie, wpiszemy nie tą wartość Fusebita i już procek jest niby zablokowany nawet za pomocą Fusebitów CKSL. Oczywiście jest to do odblokowania, ale znowu tracimy cenne, jak to się mówi, sekundy, a jak widzicie, nam zależy na bardzo wygodnej, szybkiej pracy, nie tylko dla zaawansowanych, ale również dla początkujących. W ramach wsparcia oczywiście mogę wspomnieć już tylko króciutko o szeregu poradników wideo, które staramy się Wam dostarczać i widzicie również ten poradnik, również nasze forum, przyjazne forum atmel.pl, na które zapraszam, jest to forum pomocy technicznej, ale nie tylko, jak się okaże, jak wejdziecie, również mój blog mirekk36.blogspot, już mi się język plącze.com, ale także to, co nas odróżnia od innych firm, zapewniamy wsparcie na maila, na telefon, ale także na Skype'a, który tu nie jest wymieniony może w tej prezentacji, a może dodam ikonkę Skype'a, jak już będzie się to pojawiało. Dlatego naprawdę zapraszam Was do dalszej części i tym razem postaram się jednak odnieść troszeczkę do konkurencyjnych produktów, które starają się ścigać nasze rozwiązania. Spójrzmy zatem na drugą stronę prezentacji. Widzimy tutaj króciutkie porównanie programator Atmel i programatory konkurencji, które symbolizuje jeden taki rysunek, a dodatkowo dwie buźki, jedna uśmiechnięta, druga trochę smutna i szara. I rzeczywiście ja stwierdziłem, dodając tę opcję taką nową z tym miganiem diody LED, że tak sobie wymyśliłem, ale to było, przysięgam Wam, na moje potrzeby, nie na potrzeby jakiegoś marketingu, bo daleko mi do marketingowca. Po prostu stwierdziłem, dlaczego programatory wszystkie muszą być takie smutne. Nasz atmelowski może być wesoły, może to śmiesznie brzmi, nieważne. Słuchajcie, to miganie diody naprawdę powoduje, że się wręcz, jak to się mówi, mina cieszy, człowiek się uśmiecha, bo naprawdę daje to dużo radochy i pomocy w obserwacji kątem oka stanu programowania. Oczywiście na tym rysunku są opisane pokrótce, już znacie pewnie ten rysunek z zajawek, które się pojawiły z tak zwanych przecieków w internecie odnośnie naszego programatora i jego opcje. Wszystkie one, łącznie z tą najważniejszą, tym miganiem diody LED, która sygnalizuje proces programowania, a co niedługo naprawdę zobaczycie w kolejnych ujęciach tego poradnika. Mam nadzieję, że będziecie bardzo, bardzo miło zaskoczeni. A więc słuchajcie, naprawdę teraz przejdźmy do strony, gdzie porównamy już na żywo zalety i wady naszych programatorów oraz programatorów konkurencji. Proszę bardzo, po jednej stronie mamy programator Atmel ATB-USBASP w wersji 4.0, wymienione zalety i wady. Po drugiej stronie mamy programatory konkurencji, wymienione mamy zalety i wady. Jeśli uważacie, że to jest tendencyjne, zapraszam Was, sprawdźcie to sami, ocencie i dajcie mi znać w tym poradniku na YouTube, jakie są Wasze opinie, co Wy o tym sądzicie, czy rzeczywiście to jest przesadzone. Ale uwaga, będę dyskutował rzeczowo, jeśli chodzi o naprawdę wyważone opinie, a nie oczywiście hejterów, którzy będą próbowali, oczywiście jak to wielu już ich bywa, tak zwanych malkontentów, lubię ich nazywać, tylko narzekać i biadolić. Na fajne argumenty bardzo chętnie pogadam, porozmawiam w każdej sytuacji. Dlatego też porównajmy najpierw może programatory konkurencji. Oczywiście wśród zalet wyróżniamy niski koszt, ale też powinienem napisać tę zaletę ze znakiem zapytania, bo czy to jest zaleta zawsze? Zastanówcie się nieraz. Ja nie mówię do wszystkich. Ja wiem, że wiele osób młodych, studentów, nastolatków się tym zajmuje i zwykle piszą do mnie: Panie Mirosławie, ja nie posiadam takich funduszy, żeby wydać takie krocie na pański programator, który kosztuje przecież tam x złotych, a ten kosztuje x minus y, czyli tylko z złotych, bym powiedział. Po czym taki człowiek młody zakupuje za te nieprzysłowiowe, bo rzeczywiście za 15 zł programator i co się okazuje? Doprowadza do spalenia pierwszego procesora swojego jakiegoś tam ATmega8 czy ATmega16 czy 32. Doprowadza do zablokowania drugiego i trzeciego. Procesory na sztuki są tańsze niż programator, ale jeśli 3 sztuki zostaną uszkodzone już, no to teraz sobie pomyślcie, a co się bardziej opłacało? W przypadku programatora z Atmela na pewno by do tego nie doszło, albo doszłoby w naprawdę niewielu przypadkach i macie wsparcie techniczne, które pozwoli Wam te mikrokontrolery szybko odzyskać. Zapewniam Was o tym. Wady to właśnie jeszcze większość na rynku spotykanych programatorów USB-ASP jest tylko jednonapięciowych. To niedawno zostały wprowadzone na rynek. Nie będę już wymieniał nazwy firmy. Nie chciałbym tu robić w telewizji reklamy, bo to jest niedozwolone, prawda? Więc Niektóre chińskie już nas postanowiły ścigać, wbudowały do programatora stabilizator LM1117 3,3V i uważają, że jeśli przełączymy jumperkiem napięcie wyjściowe czy tam zasilania mikrokontrolera, to będzie dobrze. A tymczasem się okazuje, że dochodzi do kolejnych, jak to mówię, u początkujących młodych, szczególnie ludzi, którzy kierują się niestety w większości tą tylko ceną, kryterium tylko ceny, do spalenia tych procesorów, bo nie chodzi, słuchajcie, tylko o to, że one działają tylko przy dwóch napięciach, plus 5V albo 3V, ja pomijam tam jakieś małe różnice. Polega to na tym, że jak ktoś sobie nie przełączy tego tam jumperka z tego 5V na 3V u konkurencji, po prostu zapomni. To się może zdarzyć każdemu, nawet zaawansowanemu z takim programatorem. No to się okazuje, że Fusebity wtedy może szlak trafić i koniec, tak? Słuchajcie. I problem. W naszym programatorze będzie z tym całkiem inaczej. Bo dlaczego tak jest? Bo w programatorach konkurencji jest przede wszystkim nadal brak buforowania. Nie wiem dlaczego chińscy inżynierowie podpatrują, ale pewnych rzeczy nie potrafią jednak rozgryźć i buforowania. Zdecydowanie brak sygnałów wyjściowych ISP, w naszym przypadku również TPI. Pomijam już kompletny brak wsparcia. A wiecie skąd to wiem? Ja tego sobie nie mówię tak sobie amuzą, bo sobie, wiecie, wymyśliłem marketingowo. Nie. Nadal jako Kardaś, który w internecie promuje programatory w ogóle USBASP, bo pomagam wielu młodym ludziom nawet zbudować własny programator. Nie musisz u mnie kupować programatora. Jeśli masz chęć, chcesz zbudować, zapytaj się na naszym forum, zapytaj się na maila, ja chętnie pomogę i zobaczysz, że na forum to jest możliwe. Możliwe nie tylko, że go zbudujesz, ale ja jeszcze udostępnię Ci wsad z naszego atmelowskiego programatora. Nie ma problemu, więc ja nie mam i nie robię tajemnic. A spróbuj, zanim kupisz programator za 15 zł, dopytać się swojego sprzedawcy, bądź też, co ciekawe, producenta, telefonicznie, albo chociażby mailowo, no bo telefonicznie kto tam sobie pozwoli, żeby zadzwonić do Chin. Nie dość, że nie zna języka chińskiego, no to jeszcze, już pominę koszty telefonu i tak dalej. Słuchajcie, brak wsparcia kompletny i skąd to wiem? No bo słuchajcie, widzicie, teraz ręce mi opadają. Mi ręce opadają, bo to ja później, jako ten orędownik USB-ASP i to świadomy orędownik, to ja odbieram te dziesiątki maili od tych ludzi, którzy piszą do mnie młodzi. Kupiłem ten niepański, przepraszam, programator, ten najtańszy chiński za 15 zł. Mam teraz problem, czy może pan mi pomóc? A ja się na to zawsze pytam, zadaję pytanie. Przepraszam, czy kolega nie pomylił mnie przypadkiem z firmą tą chińską, tam taka nazwa jest na L? No wiem, ale tam do nich to przecież nie dodzwonię się, maila nie napiszę, sprzedawca mi też nie odpowiada, mówi, że ja coś źle robię i ma to gdzieś. No ja przepraszam. Ja nie jestem w stanie świadczyć pomocy technicznej dla chińskiej firmy, bo czasu poświęcam co niemiara, daję Wam całego siebie, oddaję Wam w poradnikach to, co wiem, to, co umiem. Nie mówię, że najlepiej. Ja nie jestem specjalistą, jestem początkujący, ale staram się na bieżąco z Wami dzielić informacjami i dlatego też mówię Wam jak jest, staram się Wam pokazać te rzeczy, które ja się nauczyłem, a jestem pewien, że to pomaga wielu osobom i Wam może pomóc. Pominę już minutą ciszy, słuchajcie, minutą ciszy, tak, po chińsku może, wysoką awaryjność tychże chińskich rozwiązań. No naprawdę, ktoś kupi i w ogóle mu od początku często nie działa, bo się okazuje, że jest tam zwarcie, tu nie działa, coś źle zaprogramowane. No do niedawna, słuchajcie, na naszym polskim rynku można było zakupić mega tanie programatory, już chyba były prawie po 10 zł dla początkujących, tylko że miały taki trik, słuchajcie, nazywały się nie USB-ASP, a USB-ISP. I słuchajcie, no aż naprawdę mi wstyd trochę za polskich sprzedawców, polskie firmy, które to nie boję się nazwać, dziadostwo sprzedawały, bo okazuje się, że początkujący nie do końca rozróżniał, a tam jakiś USB-ISP, a USB-ASP to samo. Kupował ten USB i SP, a potem się okazywało, że no jak już dalej w las, to wiecie, więcej drzew i o kurczę, on nie działa za VRDudę nawet gołym. On działa, ale z jakimś chińskim programem, którego można ściągnąć z chińskiej strony firmy na L. O matko! I to jeszcze programem, który domyślnie jest w języku chińskim. Oczywiście tam można było przełączyć na angielski, ale pomijam już, nie chce mi się mówić masakra. Dlatego wróćmy do drugiej strony, do zalet programatorów firmy Atmel. Już wspominałem, praca w szerokim zakresie napięć. Nie tyle albo tyle. U nas jest, słuchajcie, dowolna wartość. Możecie zasilać mikrokontroler i pokażę Wam to dzisiaj. Udowodnię. Nawet 1,5 V. Weźmiemy sobie zasilacz stabilizowany, regulowany i będziemy sobie szli od 5 V w dół i zobaczycie, co się będzie działo. Buforowanie linii ISP, ale również TPI. Przy czym tym razem TPI mamy tylko 3 linie i jeśli będziecie chcieli skorzystać z optymizacji, będziecie mogli równie dobrze skorzystać z 4. O tym małym triku, jak trzeba zrobić w naszym programatorze, opowiem później. Sygnalizację macie, to już przypominam tylko krótko, stanu programowania. Dedykowana obudowa. Uwaga! Nasz programator, jak zauważyliście w stosunku do poprzedniej wersji, tamten był taki grubszy, ten jest nieco chudszy, ten jakbyśmy rozciągnęli, słuchajcie, tak? A więc jak to niektórzy z Was zresztą sami słuchamy bardzo chętnie opinii użytkowników, prosili o właśnie takie wydłużenie, zwężenie tego programatora, ponieważ po wetknięciu teoretycznie w gniazdko USB zajmował on miejsce i obok w notebooku nie można było wetknąć drugiego urządzenia. Teraz będzie można, co więcej. Naprawdę przewidzieliśmy świetną obudowę, którą będzie można dokupić, uwaga, luzem w naszym sklepie. Nie będziemy, no jeszcze tego nie wiem, na dzień dzisiejszy, kiedy robię ten poradnik, nie wiem, czy będzie występował u nas w sprzedaży programator gotowy z obudową, ponieważ tam trzeba troszeczkę jednak pracy włożyć na frezowanie otworku, na przełącznik, wycięcie takich dwóch skrzydełek, żeby zmieściła się płytka PCB. Być może będziemy to robić, być może nie, to się jeszcze okaże w dalszej części. Ale obudowa, naprawdę zobaczycie, jest świetna i każdy będzie mógł ją sobie w stanie dopasować, zakupić u nas. Co więcej, obudowy będzie można wykorzystywać, to jest niesamowite, do wielu również Waszych innych prywatnych, własnych projektów, bo do nich jeszcze dostaniecie, kupując u nas tę obudowę, dostaniecie plik BRD z gotowym obrysem płytki PCB, na której będziecie mogli już umieścić swoje własne elementy. Mam nadzieję, że to się Wam przyda. Do tego oczywiście poradniki, forum jak zwykle, pełne wsparcie techniczne. I dodam, że programator jest naprawdę niezawodny i nie chcę tu mówić, że nasz programator jest lepszy od na przykład firmowych programatorów firmy Atmel. Uwaga, Atmel przez M jak Maria, a nie Atmel, tak jak N jak Natalia w środku. Takich jak AVR Dragon, czy też AVR ISP MK2. Czy lepszy, czy gorszy? Ja chciałbym powiedzieć tak, z tymi programatorami jest równorzędny. Jedynie jeśli chodzi nieco o szybkość programowania, być może nasz ustępuje programatorom typu najnowszym JTAG ICE 2 albo 3, ale ma też trochę inne zalety nasz i to jeszcze Wam o tym powiem. Oczywiście ci, którzy biadolą, że nasz programator nie działa pod Atmel Studio, słuchajcie, oczywiście, są tacy, którzy biadolą i lubią biadolić, a ja pokazuję na blogu, że może działa również z Atmel Studio. Trzeba tylko chcieć, zamiast płakać i mówić, że się nie da. I słuchajcie, przejdźmy do wad programatorów Atmel. Jak widzicie, wyższa cena? Wziąwszy pod uwagę, że w komplecie klient dostaje program MKAVRKalkulator. Uwaga, jest to program i tu w tym momencie przypomnę wszystkim, jest to program, a w zasadzie licencja dodawana gratis do programatora z uwagi rzeczywiście na spore koszty produkcji u nas, a nie tak jak niektórzy myślą i podchodzą do tego tak, a tam nie będę kupował tego drugiego programatora firmy Atmel, kupię sobie chiński za 15 zł, kupię sam program MKAVRKalkulator, gdzie tak naprawdę jak policzyć, to już wychodzi, że prawie wydajesz tyle samo. Ale wiecie, niektórym się wydaje, że te 15 zł to jest taka magiczna cena, nagle się włączają klapki na oczach i człowiek jak zahipnotyzowany idzie do przodu, bo 15 zł. Tymczasem, jak się okazuje, jak mówiłem już, po spaleniu jednego czy dwóch procesorów, okazuje się, że programator chiński szybko blednie, okazuje się niepotrzebny, wyrzucone pieniądze w błoto i tak człowiek na końcu idzie i chce zakupić programator firmy Atmel, czemu ja się nie dziwię, polecam nasze programatory, tylko że wtedy dostaję pytania od Was bardzo często tego typu. Panie Mirosławie, czytam szanowna firmo Atmel. Ja już zakupiłem wcześniej licencję na MKAVRKalkulator. Teraz chciałbym tylko dokupić sam programator, więc czy możecie mi odliczyć kwotę programu MKAVRKalkulator? Szanowny panie użytkowniku, odpowiadam publicznie. Gdybyśmy mieli odliczyć kwotę programu MKAVRKalkulator, to okazałoby się, że z własnej, słuchajcie, kieszeni musielibyśmy dopłacić do produkcji tegoż programatora. To jest niemożliwe. Dlatego polecam Wam pakiet wiązany, cały programator z oprogramowaniem i myślę, że będziecie zadowoleni. Jeśli nie wierzycie, poszukajcie opinii w internecie, czytajcie zarówno te niepochlebne, jak i pochlebne. Spróbujcie sami wyciągnąć własne wnioski i opinie. Dobrze, tyle byłoby tytułem wstępu, gadania i opowieści. Teraz będę chciał przejść do praktyki, a więc sprawdzimy sobie te poszczególne nowe funkcjonalności, widok samego programatora już w praktyce. Do zobaczenia przy zasilaczu regulowanym. Hej!